Servus Ferajna, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nietypowym unboxingu, ponieważ jest to wydanie limitowane komiksu razem z maską. Dlaczego taką maską Jokera? Cóż, w zasadzie, czy maską Jokera? No cóż, przekonamy się w środku, nie będę dłużej gadał. Powiem tylko, że jest to komiks Death of the Family, który został wydany w Polsce nakładem bodajże firmy Egmont. Był wydany bardzo ładnie, jest wydany w twardej oprawie. Jeśli macie to wydanie, zaraz zresztą wam pokażę, albo i nie. Nie, pokażę wam. Tak wygląda polskie wydanie, jest wydane bardzo, bardzo fajnie. Z tą wkładką w zasadzie już tego nigdzie nie dostaniecie. O! Tak, wydaje mi się, że to tak, Egmont i światkomiksu.pl. Dobra, otwieramy w takim razie amerykańską edycję limitowaną, który komiks niestety jest w miękkiej oprawie. Tutaj w polskim wydaniu macie twardą oprawę, więc tym bardziej jest to powód, żeby zostać przy nim. Folię odrzucamy. I otwieramy. Co my tu mamy? Jest maska. O, aż mi komiks spadł. No dobra, ale to ułatwia trochę sprawę. Zobaczmy teraz, jak wyciągnięciem samej maski, czy będzie problem. Niewielki. A, już widzę nawet czemu. Dobra. Są dwa zaczepy, które trzymają siatkę. Ech, trochę włosów zostało. Maska teoretycznie wygląda tak średnio, bardzo średnio. Wygląda jak takie coś, co kupujecie na Allegro za 15 zł, żeby postraszyć na Halloween. I żeby się upić. O, shit. To jest rzep? Rzep. To pół biedy. Jest w środku metka, jest Batman i Made in China oczywiście. Jest metka, patrzcie, żeby nie było, że podruba. Spróbujmy ją przymierzyć. Kurde! Samemu to założyć to jest jakiś koszmar! Jestem już piękny. Nie wiem, czy ta metka mi wystaje, czy nie, ale maska jest wyjątkowo niewygodna. Tutaj czuję jakiegoś loka mam. Czekajcie, muszę się przejrzeć, bo... Give me the mirror! No tak czułem, że coś było nie tak. Włosy są trochę nie tak. Powiedzmy. Nie, jest niewygodne i moim zdaniem wygląda mocno średnio. Zostanie w kartonie. Nie będę jej trzymał na wierzchu, bo i tak nie wygląda za specjalnie. Słuchajcie, o co chodzi z tą maską? Bodajże w samym... Jezus, ile włosów. Dobrze, że nie odkurzaliśmy dzisiaj. W samym Death of the Family chyba tego nie było. Było to w komiksach przed nim. Widziane jak Joker żyletką odciął sobie skórę z twarzy. I to jest dosłownie ta skóra, którą sobie odciął w większości, no bo wiadomo, że zębów sobie nie ściął. Ale tu widać właśnie, to jest tkanka mięsna. I wszystko pozostałe jest naciągniętą skórą. Tutaj to, co widzicie, to są takie szwy metalowe, naciągnięte. No, bardzo dobry komiks. Zobaczmy zresztą, jak wygląda samo wydanie angielskie. Liczę na to, że nie ma reklam w środku. Nie, nic nie ma. Nie, no ładne. No tak naprawdę wygląda spoko. Ale jeśli zestawi się te dwa wydania ze sobą obok siebie, to wiadomo, które wygląda lepiej, no. Egmont wyjątkowo się postarał w tym wypadku i za to szacunek pełny. I słuchajcie, to w zasadzie tyle, ile jest w środku. Jeśli chcecie mieć, nie wiem, czy to widać, jaką mam fajną bluzę z Batmana, ale akurat były 3 dni Black Friday na geekup.pl. Można było dorwać taką bluzkę, bluzę gadka,
za 129 zł bodajże. Także zajebista cena, bo bluza sama w sobie jest bardzo fajna i nawet na mnie weszła M-ka, więc to musi być rozmiar amerykański. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i dacie łapkę w górę, komentarz i zostawicie subskrypcję, bo jak nie, to przyjdę do Was w tej masce. Jeśli chcecie widzieć więcej tego rodzaju filmów na kanale, dajcie znać w komentarzu. A póki co, uszanowanie.